Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku, w którym pokażę Wam wszystkie swoje zwierzaki. I może zrobimy tak, że ja najpierw powiem, co się znajduje i gdzie, a potem zrobimy sobie zbliżenia. Nie mam pojęcia, jak widać, bo pierwszy raz właściwie nagrywam tym aparatem, ale następnym razem postaram się o lepszą jakość, jeśli coś będzie nie tak. I może zaczniemy od tego większego regału. No więc znajduje się tam pyton królewski, wąż zbożowy oraz dwa gekony lamparcie. Następnie jest kameleon jemeński. Tutaj obok jest puste terraryjko, ponieważ jak go skończę, to trafi do niego gekon orzęsiony, który jest w tym momencie u mnie na biurku. Oczywiście również go zobaczymy. I kolejne dwa terraria to znowu gekony orzęsione. Tutaj jeszcze nie sugerujcie się napisami, znajdują się zwierzaki na sklepik, ale oczywiście ich nie będę pokazywać, bo pokazuję swoje prywatne zwierzaki tylko. Niżej właściwie jest nic, to znaczy inkubator, gdzie na przyszły rok, dokładniej na wiosnę, pojawią się w nim jaja i na pewno oczywiście nagram filmik. Kolejno jest ogromny terrarium, do którego również mam superwizję i też będzie na filmiku. Przejdźmy teraz do małego regału, mniejszego. Jest oczywiście gekon lamparci znowu. Niżej mamy heterodon zachodni, wąż mahoniowy oraz boa różany. Kolejno agama karłowata. Tutaj jest terraryjko, gdzie ogólnie siedzą sobie, nie będę mówić co, bo chcę zostawić to na inny taki odcinek specjalny, fajny. W tym momencie akurat stąd są zwierzaki przeniesione, bo terrarium jest do oczyszczenia i ogólnie do zmiany aranżacji, ale tam w każdym razie coś jest. Następnie mamy znowu gekony lamparcie. Coś się nam ostatnio dużo zrobiło tych gekonów lamparcich, choć myślałam, że nigdy nie będę ich miała, bo jakoś nigdy nie podobały mi się za bardzo, a tu popatrzcie, aż tyle ich jest. Następnie jest skorpion Heteromedrus petersi. Niżej jeszcze jest Timon lepidus, gekony płaczące. No i oczywiście na plus mnie jest duże terrarium z agamą kołnierzastą, którą również zobaczycie. Jest jeszcze tutaj z boku miejsce na super terrarium ze zwierzakami, które niedługo do mnie przyjedzie i również będzie o tym filmik. Jak zauważyliście, są napisy na niektórych pojemnikach czy terrariach. Część z nich to imiona zwierzaków, a część to po prostu gatunek, jaki tam jest. Tak, żeby mi było po prostu łatwiej opowiadać i wiedzieć, gdzie co jest, bo jednak trochę ta hodowla się nam rozrosła. A no i jeszcze mam oczywiście boa imperatora, o którym wiecie z odcinka z heterodonem. W tym momencie nie mam go tutaj, bo jest gdzie indziej. Jeszcze oczywiście posiadam parę pająków, ale też nie mam ich tutaj, bo nie mogę ich po prostu tutaj trzymać, więc no mam jeszcze kilka zwierząt, gdzie po prostu trzymam w innym miejscu, ale stwierdziłam, że nie będę ich tutaj znosiła na filmik z tego względu, żebyście się nie zanudzili i żeby zawsze coś ciekawego było na moim kanale. Teraz zrobimy sobie parę zbliżeń. Ja jeszcze sprawdzę sobie kart, zmienię i bierzemy się do zbliżeń. No więc w tym pojemniczku siedzi sobie wszystkim znana Zuzia, czyli pyton królewski. Ona już trochę nam urosła, zaraz Wam ją pokażę. Oczywiście przez rękawiczkę, co prawda nigdy mnie nie ugryzła, ale po co kusić los? Spójrzcie, jaka ona już jest wielka. Jest to odmiana Spider oczywiście. W
spróbuję wam ją pokazać troszkę inaczej. No spójrzcie, jaka ona już jest duża. Tak więc niedługo trzeba będzie jej robić nowy pojemniczek. Zrobimy sobie jeszcze jakieś zbliżonko na nią. No tak więc na nią jej będziemy robić jeszcze pojemniczek za jakiś czas, bo już jak widzicie jest bardzo duża. Nie mam pojęcia ile ona ma, no ale tak z metr to myślę, że chyba ma. Bardzo fajny wąż. Następnie jest gryzak, który również będzie miał robiony nowy wystrój. Zrobimy sobie na niego zbliżenie. Również jest ogromny. No on to już ma ponad metr. Spróbuję, żeby się rozłożył, a zobaczycie, jak jest duży. Natomiast jak mówiłam, jest to gryzak, lubi gryźć. Pokaż się wszystkim, jaki jesteś duży. Duży i szybki. No, to on się już chowa. Jak to on? I lecimy z następnym. Gekon lamparci. Ogólnie mam kilka sztuk, ale nie będę wyjmować wszystkich, bo odcinek o gekonach będzie osobno. To jest już dorosła samiczka. Kolejne są gekony orzęsione. Tutaj wam pokazuję maluszka, który trafi do celowego terrarium niedługo. Jest to odmiana, tak myślę, że dalmatian. Piękna samiczka. Też nie będę wam pokazywać wszystkich gekonów z tego względu, że filmiki o gekonach będą w osobnych odcinkach. Tą samiczkę, jak podrośnie, będziemy łączyć z moim samcem. Następna samica to kameleon jemeński. Spójrzcie, jakie ma kolory, bo się teraz wygrzewała, ale pewnie zaraz zmieni kolor. Może nawet uda się to zobaczyć. Robi się jakby jaśniejsza. Ja ją spróbuję przełożyć na chwilę gdzie indziej i zobaczymy, czy zaraz będzie innego koloru. Spójrzcie, widać różnicę, nie? Od razu zjaśniała. Nie uciekaj mi. Hops. Od razu inne ubarwienie. A ta sama jaszczurka. Lecimy dalej. No więc co miałam pod ręką? Agama karłowata. Też bardzo fajna jaszczurka. Ogólnie siedzi sobie spokojnie, natomiast jak jest głodna, to lata po całym terrarium. Teraz jest pojedzona, więc jest spokojna. Następnie udało mi się złapać gekona płaczącego, aby wam pokazać, jak wygląda.
Zaraz spróbujemy, czy uda nam się zrobić jakieś zbliżenie i jak to będzie widać. Może zaraz nam złapie ostrość. No, gekony te już składają jaja. Nie wiem jak z tą ostrością. Przez pojemnik też słabo widać. Jeszcze trochę muszę ten aparat obczaić, że tak powiem. Bo nie wiem, w którą co stronę. Następnie jest agama kołnierzasta. Która nam się tu przygląda. Wiem, że miałam ją karmić, ale ją nakarmiłam już przed filmikiem, bo sobie o tym zapomniałam. Spróbujemy natomiast pokazać kołnierz. Pokaż naszym widzom kołnierz. Ty, tego nie jest. Ona jest wiecznie głodna. Chodź tu, 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 tu. Tutaj. No, z nią to tak właśnie jest, że kiedy nie trzeba, to pokazuje, kiedy trzeba, to nie. Teraz się chowa. Chodź tu. A wiecie co? Spróbujemy ją jeszcze nakarmić. Dobra. W ogóle mam nadzieję, że mi nie ugryzie w palec, bo nie wiem, gdzie mam większą pensetę. I mam taką malutką. Ale zjadła. Nie wiem, czy wyście to widzieli. Gdzie ona mi uciekła? O, tu jest. Jak mówiłam, dopiero się uczę na tym aparacie, więc jak coś będzie nie tak, to mi wybaczcie. Czy pokaże nam jaki kołnierzyk? Pokaż kołnierzyk. Widocznie się nie boi. Dobra, no to lecimy z następnymi zwierzakami, nie? Wiecie co to jest? Jest to boa różany. Bardzo fajny wężyk. Co prawda długo mi nie chciał jeść, bo powiem wam, że no 8 miesięcy nie jadł w ogóle. Ale na szczęście już załapał i bez problemu wcina. Także może zrobię jakiś filmik z karmienia wszystkich moich węży. Kolejno mamy tutaj węża machoniowego, którego nie będę długo męczyć, bo on chyba wczoraj jadł. Nie, w czwartek jadł. No ale wszystko jedno, kiedy tam jadł. W każdym razie niedawno. Jest duży już i również sam pobiera pokarm. Niedługo będzie najprawdopodobniej o nim filmik, jeśli nie było. I wtedy sobie go nakarmimy, abyście mogli zobaczyć, jak wąż
sam je, bo naprawdę teraz to się rzuca na jedzenie, a kiedyś trzeba było go karmić przymusowo. Następnie heterodon zachodni, piękny wężyk, osiąga niewielkie rozmiary, jednak no, trzeba uważać, bo jest to wąż jadowity i nigdy nie wiadomo, czy ktoś nie jest uczulony na tego węża, ja też nie mam pojęcia, mam nadzieję, że nie jestem. Ma piękne kolorki, ogólnie są to węże raczej spokojne. Nie było jakichś tam przypadków, aby kogoś ugryźć, dlatego węże te są normalnie sprzedawane. On też niedawno jadł. Aparat mi średnio łapie ostrość, ale dopiero muszę się go nauczyć ustawiać i ogarniać tak samo. Pierwszy raz operuję statywem, dlatego trochę może skakać ten cały aparat i film. Staram się robić jakieś zbliżenia. Aczkolwiek jak ruszam ręką, to też ciężko o ostrość. Następnie będzie nasz skorpion, którym zobaczymy, jak to wyjdzie. Jest już duży, pewnie nie... O, widzę go. Czy wy też go widzicie? Spróbuję zrobić zbliżenie. Już, bo ja też z tą... Kurczę. Żeby nas się nie schował. A ta latarka, coś mi bateria się wyczerpuje. Jasny gwint. Zaraz nam ucieknie. Ale spokojnie, wszystko jest pod kontrolą. Ogólnie bardzo fajnie ten skorpion jest. Więc myślę, że przy filmiku z nim nakarmimy sobie go. Ja sobie tutaj przybliżę i spróbuję go przegonić. Abyście mogli również go zobaczyć. O! Spójrzcie, jak on już urósł dużo. No i jeszcze został nam ostatni zwierzak, Timon Lepidus, ale nie mam zielonego pojęcia, gdzie on się schował. Próbowałam go znaleźć, ale nie mam pojęcia, gdzie on siedzi, więc no to chyba na tyle, ale widzieliście go w jakimś tam filmiku pod nazwą Timon Lepidus, jaszczurka perłowa. Tak więc on sobie siedzi gdzieś zakopany. No to nie będę go szukała, bo on jest też również bardzo szybki. Ja nie mam czasu na to, aby latać po prostu i ganiać jaszczurki. Tym bardziej, że ostatnio gecko narzęsiony mi zwiał na szczęście. Udało mi się go złapać. No i właściwie, jeśli jakiegoś zwierzaka nie pokazałam jeszcze, to napiszcie w komentarzu, bo wydaje mi się, że to chyba... Wszystkie, które wam pokazałam, tak się jeszcze rozglądam. Ale to chyba wszystko. Tak więc dzięki za oglądanie. Jeśli się podobało, to łapka w górę. Subskrybuj mój kanał. Cześć!